oglądacie Baniak Baniaka? Baniak to ja. Za kamerą stoi Krystian, Nemi zaraz będzie czytała komentarz, a was czeka kilkuminutowa piguła RPG-owych porad. Dzisiejszy poradnik ilustruje, a właściwie dziara, tatuażysta Marcin Malin Maliszewski. Linki do jego prac znajdziecie w opisie tego filmu. Tematy zawsze były wybierane przez was na moim fanpage'u, ale tym razem poprosiłem o rzucanie pomysłami moich patronów. Oto, co wam dzisiaj zaserwuję. Granie online. Jak utrzymać klimat zdalnie? Granie w RPG przez sieć, czyli to, co nam pozostało w czasach pandemii. Ponieważ kiedy to nagrywamy w 2020, szaleje taki wirus, który nie pozwala nam się spotykać i tłuc smoków ramię w ramię. Chyba, że w rękawiczkach. Na szczęście to też czasy szybkiego internetu, kamery, komunikatorów, wirtualnych stołów i kostek. Gramy dalej w RPG, ale nieco inaczej. Dlatego dzisiaj bierzemy na warsztat temat RPG online. Jedziemy z tym. Zacznijmy od tego, że granie online nigdy nie będzie dla mnie lepsze od grania na żywo. Spotkanie z przyjaciółmi to jest to, co zawsze będzie dla mnie cenniejsze od patrzenia na te mordy na ekranie komputera. Co by się nie działo, jakie cuda by nie były na takiej sesji, to po stokroć wolę się spotkać. Ale także po stokroć wolę zagrać w RPG niż nie zagrać w RPG, jasne? Więc jeśli nie mogę się spotkać, zagram online, ponieważ żyjemy w takich czasach, że możemy, a obecnie nawet musimy. Pytanie do poradnika jest, jak utrzymać klimat, ale zanim do tego przejdę, powiem co nieco o graniu przez internet, ponieważ może nie wszyscy wiedzą, że takie cuda w ogóle mają miejsce. Gramy online przez komunikator, czyli mamy kamerkę oraz mikrofon i łączymy się przez cokolwiek, np. Skype, TeamSpeak, Discord czy Hangouty. Widzimy się i słyszymy. Czego nam więcej trzeba? Ano kostek. Od tego są wirtualne stoły do grania. Możemy korzystać z Roll20, Tabletop Simulator czy jeszcze innych. Wystarczy wyszukać hasła wirtualny stół RPG. Czasem już sam komunikator daje możliwość losowania wyników, więc taki stół nie jest niezbędny. Jeśli nie chcecie albo nie możecie się widzieć i słyszeć, możecie tylko pisać, jak przy stole Fantasy Grounds. Grałem tak i powiem wam, że to naprawdę robi klimat. Miałem świetne sesje, mimo że tylko pisaliśmy i czytaliśmy, co wykonują nasze postacie. Można też grać przez forum, czyli tak zwane PBF-y. Nie masz czasu na granie teraz? Zostawiasz post i kolejni gracze oraz mistrz gry na to reagują w swoim czasie, nawet po kilku dniach. To też granie w RPG online, tylko nieco powolniejsze. W tym poradniku skupimy się jednak wyłącznie na graniu z wykorzystaniem kamerek, mikrofonów oraz wirtualnego stołu. Takie granie poza brakiem bezpośredniego kontaktu ma także spore minusy. Kiedy się spotykamy, nikt nie traci połączenia, nie znacie na kamerek, nie ma problemu z mikrofonem, ani dziecko nagle nie biegnie do pokoju. No dobra, to ostatnie to może się przytrafić. Na sesji online za to następujące teksty to standard. Jak to się włącza kamerkę? Słychać mnie? Tak, słyszymy ciebie. Gdzie tu się rzuca kostkami? Poczekaj, zacięło cię. Możesz powtórzyć? Stop, Kaśkę znowu wywaliło. I tak za każdym razem. Jak tu utrzymać klimat? Próbujesz coś stworzyć głębią opowieści i wysilasz się z opisem napotkanego, przerażającego potwora, więc machasz do kamery, robisz co możesz, ponieważ korzystasz z chwili, że akurat cię słuchają. A tu się okazuje, że gracze nie patrzą na ciebie w bezruchu, ponieważ są zasłuchani w opowieść, ale od minuty masz takiego laga, że każdy już zdążył zresetować własnego kompa, bo myślał, że to u niego. Powiem wam coś gorszego. Gramy przez sieć, każdy przed komputerem i co? Myślicie, że każdy się skupia na RPG-u? Nie! Klikają sobie gdzieś, piszą na Messengerze albo robią zakupy przez Allegro. No żeż cholera! A co? Myślicie, że nie? Myślicie, że jak mówi inny gracz albo jest scena bez bohatera, to prowadzący go gracz patrzy tylko w cichy ekran i czeka? Nie, śmiga po internecie i totalnie wybija się z klimatu. Granie przez sieć nigdy nie będzie tym samym, co granie przy stole. Będzie dla mnie plugawą namiastką spotkania, której nigdy bym nie wybrał, gdybym nie musiał. Ale ma kilka przewag. Daje możliwości, które ciężko lub których nie da się osiągnąć grając przy stole. Chociażby przekazywanie dyskretnych informacji tylko do jednego gracza. Przy stole jest tak, wyjść z kimś, podać mu kartkę, czekać na odpowiedź, podejść i mu coś wyszeptać. No jest zawsze z tym problem i zaraz zaczynają się podejrzenia. W sieci jest klik, poszło i koniec. Nikt tego nie zauważył. Przekazałeś tajemniczą wiadomość i klimat został utrzymany. Przede wszystkim nie został przerywany przez jakieś głupie wyjście. Gracie dalej. Cudownie. A co, gdy jeden bohater opuszcza scenę? Klik i wycieszasz gracza. Albo pozostałych graczy i grasz tylko z tym jednym. Rewelacja, nikt nie musi wychodzić. Oszczędzasz dużo czasu i niepotrzebnego zamieszania. A jeśli chodzi o czas, na spotkanie trzeba dojechać. Trzeba też z niego wrócić. Czasem podróż w obie strony może zajmować nawet 2 godziny. A tu sesja online. Klik, włączasz, już możesz grać. Wyłączasz i jesteś w domu.
Pokazanie wszystkim gotowych grafik albo zdjęć też jest bardzo proste. Nie musisz tego drukować czy podawać tabletu przez stół. Albo kwestia map. Wirtualne stoły mają fantastyczne narzędzie do odkrywania map w zależności, gdzie są bohaterowie. Można grać cieniem, zasłanianiem i odkrywaniem kolejnych pomieszczeń. Minus jest tego taki, że wyłączasz graczom wyobraźnię. Ale to jest to samo, kiedy wyciągasz mapę na stół. Pokazujesz mapę, rozbudzasz wzrokowo, ale nie wyobraźni. Możliwości są, fajnie z nich skorzystać, jeśli się wie jak. Wróćmy jednak do pytania do poradnika, czyli jak utrzymać klimat. Powiedziałbym, tak jak na każdej innej sesji, ponieważ to też jest sesja RPG. Czyli gramy słowem, dźwiękiem, obrazem, zaskoczeniem, ale to już powinniście wiedzieć. Moje przygotowanie do takich sesji jest inne, ale gdybym prowadził ich mniej i nie nagrywał ich, pewnie byłoby jeszcze inne. Niestety nie mam czasu, żeby te moje sesje online były tak dopieszczone. Wiem, że brak kontaktu bezpośredniego trzeba jakoś wynagrodzić, więc skoro i tak wszyscy patrzymy w te ekrany, niech to dla graczy będzie coś bardziej atrakcyjnego. Lepiej dopasowana muzyka, więcej grafik, ciekawsze zagadki, może filmy albo wsparcie aplikacjami czy programami. Niech na tym ekranie dzieje się znacznie więcej niż można czy trzeba sobie wyobrażać. Można się rewelacyjnie pobawić swoim głosem i modulować go przy różnymi programami na żywo, na przykład dodawać echo. Albo zmienić go, żeby brzmiał niczym głos demona. Albo w jakąś piskliwą postać, która brzmi właśnie tak. To, co widzą gracze, czyli swoją kamerkę, możesz także zmieniać. I nie chodzi mi o proste efekty, jak zabawa kolorem albo światłem. Mówię o zmianie twarzy. Technologia jest wspaniała i proste efekty są nawet w Messengerze, ale są programy, które pozwolą ci zmienić swoją twarz w zwierzę, potwora czy nałożyć inne filtry na potrzeby sceny. Za pierwszym razem może to wybić z rytmu sesji, ale po kolejnych już klimat będzie podbity. Jak powiedziałem, nie mam czasu przygotowywać się aż tak do tych sesji. Głównie prowadzę słowem i tym staram się utrzymywać klimat. Kiedyś rzeczywiście, grając sesje online, bardziej się do nich przygotowywałem niż do tradycyjnych spotkań. Staram się też przygotować moich graczy, jeśli nie wiedzą, jak to będzie wyglądało. Mówię im, spróbuj być sam w pomieszczeniu, żeby ci nikt nie przeszkadzał. Jeśli ja nie korzystam z muzyki, możesz sam sobie coś puścić. Przygaś światło, postaraj się wczuć w to wszystko indywidualnie. Powiedzmy, że przygotowałeś już siebie, graczy, sesję. Masz rewelacyjne sceny, wciągającą fabułę, klimatyczną muzę, masz efiksy, mapy w wirtualnym świecie, grafiki. Wszystko jest perfekt, to będzie rewelacyjny wieczór. Przynajmniej na razie taki jest w twojej wyobraźni. Jak nie stracić zaplanowanego klimatu? Ja przede wszystkim staram się zmniejszyć ryzyko występowania problemów, o których już mówiłem. Pojawiam się na 30 minut przed sesją i jestem już dostępny. Pomagam ogarnąć kamerki i mikrofon, gdzie je włączyć, jak ustawić na tyle, ile potrafię, gdzie się rzuca kostkami, gdzie wpisać imię, tak, żeby nie tracić tego czasu, kiedy wybije minuta rozpoczęcia sesji. Upewniam się wcześniej, że wszystko gra. I zaczynamy zabawę. Przynajmniej tak, jak każdą inną normalną sesję. Jeśli technicznie nic nie nawali, powinno dać się utrzymać klimat. Chociaż wiem, te zrywające kamerki i zapchane łącza mogą dać w kość. Problem jest taki, i mówię to z własnego doświadczenia, kiedy są trudności techniczne, czego bym nie robił, czego bym nie mówił, i tak wszystko siada i po prostu odechciewa się gry. Ale jeśli net śmiga, jedziemy i gramy, i chce się więcej, i gramy, i mieliśmy kończyć o 22, ale przecież w domu i tak byłbyś o 23, więc gramy dalej i gramy, i gramy. Więc skoro gramy, a moje sesje online są zdecydowanie dłuższe niż spotkania przy stole, no to chyba klimat jest utrzymany. Można robić efiksy, bariery audiowizualne albo można prowadzić słowem. Jak to woli. I to tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że przekazałem co nieco na temat RPG w sieci. Jeśli chcecie zobaczyć, jak one wyglądają, zapraszam oczywiście na mój kanał, ale także na inne strony, których jak widzicie jest już całkiem sporo. Zatem pandemia czy nie, oglądajcie Baniak Baniaka, grajcie w RPG, ale grajcie z głową.